Ty. Siemanko, witam was wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu, słuchajcie. Tutaj już jest skłod, przed skłotem. Ja w życiu w takim miejscu nie byłem, ale chciałbym zobaczyć, jak to jest, co tutaj jest grane. I słuchajcie, najważniejsze jest to i najlepsze chyba, że tutaj mieszkają ludzie, którzy... Za chwilę zobaczymy. Nie będę gadać o czym nie mam zielonego pojęcia, ale słyszałem, że warto do takiego miejsca iść. 60 osób w skłocie mieszka. I co? 60 osób. 60? No. Kto tam mieszka? No tam ludzie z całego, z całej Polski. Z całej Polski. Jesteś wyluzowani? Tak, powie o 17 wydałem jedzenie, mają drzwi otwarte, wtedy możesz wejść. O 17? No. A kto wydaje jedzenie? Oni. Oni ludzie. Oni to oni są. A jak się mówi? Anarchiści. No. Dobra. Oni stali raczej ustawienie do życia. Ustawienie do życia, dobra. Ale są, ale w porządku. Są w porządku. Dobra. Niektórzy mi odradzali, ale ja sprawdzę, czy co się tam dzieje. Chodźcie, zobaczymy, co tam wygramy. Martwi mnie to, bo chciałem zobaczyć naprawdę to. Tylko jeszcze raz? A z boku tam jest wejście? Tak? Może być? Może być. Idziemy z boku, bo słyszałem, że tutaj jest wejście. O kurde. Tutaj to jest hardcore, słuchajcie, kupy szczopy wszędzie. O ciu, gdzie jest w tym momencie? Polski zajebisty sukces. Weź ten ryk w biegu. Słuchajcie, tak walić szczochami. Tak walić szczochami kupą tutaj. Widać, że jakiś bezdomny chyba miał sraczkę. Naprawdę masakra. Słuchaj, wiesz coś o skłotach? No o tym akurat nie, ale byłem kiedyś na skłocie. Znaczy motyw jest taki, że nie tylko wejść, ale chciałbym kurde pogadać. Zrobić taki krótki reportaż. Gotować coś z nim. Mógłbym nawet, no. W skłocie? Nie, no naprawdę. Gotowanie w skłocie to była zajebista rzecz. Tylko chodzi mi o to, że muszę się tam dostać i pogadać z nimi. Oni są bardzo zamknięci. Już z jednym kolesiem próbowałem gadać. Oni się trochę zamykają sobie przez to, że ich tutaj trochę piętnują. W tym skłocie. Dlatego oni się zamykają i... Ale co ich piętnuje? No ludzie ich piętnują, bo chcą ich stąd wywieszyć, dlatego...